Witam Was serdecznie. No, przyszedł czas na szukanie tej leśnej posiadłości, choć nie wiem, czy na pewno to będzie ta leśna posiadłość. Aha, jeszcze przedtem chciałem pokazać, jak tutaj jestem. O, jak sobie zrobiłem. Widzicie, tą skrzynię Endu ja mam tutaj i wszystko to, co tutaj widać, to jest. Ja trochę pozabierałem rozmaite rzeczy. Jest dużo. Ale i trochę pustych też jest rzeczy. Także liczę, że mi starczy wszystko na start, jak będzie trzeba. To mam taką jedną jeszcze rezerwową. Czyli udało się mi 27 skrzyń szulkerowych zrobić. Jeszcze jedną więcej. Jeszcze tam kilka skorup mi zostało. Także było to udane w tym Endzie czy kresie, jak to tam mówić, ale teraz tu mam mapę leśnego badacza i idę. Nie wiem, gdzie to będzie, ale jak czytałem, to nawet 10 tysięcy od tego miejsca. Czyli to jest kawał drogi. I muszę pożegnać. Może na dłuższy czas. Nie wiem, kiedy wrócę tu. Myślę, że jak to będzie duża odległość, to zrobię portal do Netheru i przejdę Netherem. Ale teraz to sobie muszę wziąć mapę. A może tu sobie postawię i będzie lepiej, nie? O, to gdzie mam iść? Chyba tam, o, gdzieś tu. Tak wygląda. Może łodzią popłynę? No, chyba tak. Łodzią sobie wystawię łódź. Mam tą łódź? Mam. Może sobie kompas ustawię, bo kompasem to się lepiej trzymie kurs niż na koordynaty. Ojej, jaj. Hop. I co? Płyniemy, nie? Tak. I tylko patrzeć na ten trójkącik. Żeby o, w tamtym kierunku, ale muszę minąć to, nie? Nie wiem, co mi to przyniesie. Papa. Piękny zakątek, ale muszę z niego zrezygnować. Ojej, tutaj jest, a może da radę opłynąć? Oj, teraz płynę w przeciwnym kierunku. Ja boję się, że mapa to jest mapa leśnego badacza. A może trafię na jakąś dżunglę i to będzie świątynia dżunglowa. Może i tak być. No ale z tego, co czytałem, mapa leśnego badacza doprowadza właśnie do leśnej posiadłości. Czy uda się mi to osiągnąć? Zielone pojęcie mam, ale próbuję. Ojej. Może jeszcze, czy tu? To ja będę chyba wychodził na ląd. Ojej, gdzie ażem się wpakował? Lepiej tu wypłyńmy. O Jezu kochany. Ja tu wyskoczę i przecież mogę. O. O. Jest. No, udało się. I teraz pójdziemy sobie. O, zgodnie z kursorem to jest tak, nie? Ojej, bo tu do dziury bym wlazł. A ile czasu mam? No trochę mam, mogę iść. Co to mi przyniesie? Ja będę robił tu cięcia, także nie wszystko będziecie widzieć, ale te ciekawsze momenty zawsze pokażę. Myślę, nie? No bo to jak idę, to no to kurde jest trochę monotonne, nudne, no nie? Ojej, a to co? Zbójnicka świątynia i wioska. Proszę. To może coś tutaj się zaczyniemy, zobaczymy.
Co tutaj takiego jest? Nie, to nie wioska. To sami zbóje. To trzeba ich tu chyba ostro potraktować. Nie. O. Już poszedł. Może ja sobie mapkę schowam, żebym dobrze widział. I zabawimy się z nimi, no nie? Zawsze to coś dobędę. Tak. O kurde. Tego nie przewidziałem. Tak, ale co ja teraz mam zrobić? No tak. Może zrobimy tak. O Jezusie kochany, chciałem się zabawić ze zbójami, a tu wyszło jak wyszło, nie? Kurzapia. Ładne, to będę miał nauczkę na przyszłość, nie na kurach. Jest. Biorę to swoje. A zobaczyć, jakie skarby mają? Pewno, że zobaczymy, nie? O, proszę, ale gdzie to do nich dojść? Tu wejdziemy. Pewno, że tu. A, to może tu miecza przygotuję. Bo to jest najpewniej. Nie? Oż ty, kurde. Jest. Ja już trochę zaprawiony w bojach, no nie? Jak kapitana spotka, to spotka. Co on tu ma? Ojej, książka. Ochrona przed. No, czy trzeba zabrać? Ono to, co się zdobywa, to się zabiera, nie? Ale drewno się mi przyda na przykład. O. Tym mnie pogardzę. Żelazem też, nie? Niech sobie będzie. Może kiedyś się mi przyda. Ojej, tu już się robi ciemno. To może by się tu przespał? No zobaczymy, jak się uda, to nie widzę problemu, no nie? No to z wujeckiej tej można się przespać, nie? Wie, światełko dam i hop. Jest, super. No, to ja rozumiem za gościnę, dziękuję bardzo. I idziemy dalej, no nie? Zobaczy, co oni tutaj jeszcze mają. O, proszę. A ten tutaj chodzi w tej wodzie. O, już jest. I tego też w tej wodzie. Jeszcze raz. Jest. Wszystko pozbieram, punkty pozbieram. Co się mi należą, co się mi należą. Tu gdzieś widziałem, jest możliwość wyjścia. To może tutaj wpadłem. To ostatnie, no nie? Kurzapia. Ale te punkty też biorę, bo za dużo nie mam, nie? O, idziemy. Nic więcej się mi nie przyda. Dobrze. Zarządziliśmy ze zbójami. Idę dalej. No nie? Patrzymy, gdzie my jesteśmy. Kierunek? Masz? Tam. Tam idzie. Żebym tu gdzieś się nie wpakował. Nawet na piach specjalnie nie chcę wchodzić. Złapałem się przy tych zbójach, no ale to tak czasami bywa, no nie?
Tutaj trzeba się zatrzymać. Znalazłem statek, ale jaki? Zobaczymy, co to za statek, no nie? Ale patrzcie, już wyszedłem na minus 10701, a tej świątyni leśnej jak nie mam, tak nie ma. Tu trochę zboczyłem bok, bo myślałem, że będzie lepiej, ale trzeba spróbować się przespać i zobaczyć, co w tym statku jest. Czasami są tu fajne rzeczy w takich statkach. O. Jest. Hop. Super. Tak. Ojej, ja znajdę, ale do tej pory nic szczególnego. Myślałem, że jakoś wioskę znajdę, czy coś w tym stylu, ale nic się mi nie przytrafiło. Proszę. I jedziemy w dół. Czekaj. Tak, żeby to szybciej pójść w dół. O, jest, jest. Tu nie ma nic. Co tu mnie coś zaatakowało? Tu są drzwi. No. Jest skrzynia. Co tutaj jest? Mapa skarbów. Może kiedyś ją odwiedzę. A jeszcze gdzieś jedna powinna być, nie? Najpierw sobie łyknę powietrza. O. Tak jest. I jedziemy w dół. Nie, 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 nie. Tu nie. Tu już nie. A tak jeżeli to coś będzie miał tu. Tu nie ma, tu jest rufa jego. A tu, o właśnie. Tu może być coś. Tu nie ma nic. Czyli jedna skrzynka tylko w tym statku? No jedna. A co to mnie to bije? Jakiś tu kurde urzęduje? Nie wiem. A ja gdzie to byłem? No już dosyć mnie atakowania. Nic nie skorzystałem. Nie warto było. Miałem jechać dalej, płynąć, a nie tam statkiem się zajmować. Ale chciałem coś odskocznie, bo taka monotonna trasa, że głowa boli. A tak zerknąć? Ojej. Gdzieś niedaleko. Gdzie ten skarb jest? Nie wiadomo gdzie. Będzie może kiedyś. Zajmę się tym. No nie? Teraz siadamy i jedziemy dalej. Tak. Nawracać. Opływać to. Jak to jest? Próbuję to opłynąć. Pełne morze wypłynąć, bo to jeszcze jest kawał. O, i teraz tu płynąć. Ojej, pokazało się, jestem niedaleko leśnej posiadłości. Proszę, nawet nie zauważyłem. Tak idę, idę, bo idę, ale idziemy w tym kierunku. Czarne dęby się pojawiają. No proszę, teraz... Ciekawy jestem, czy to będzie zgadne, czy nie, bo gdzieś niedaleko. Wiem, że świątynia z opisu, świątynia ta leśna posiadłość, jest w dębowym czarnym lesie. I czarne dęby są. I teraz jak dojść? Ojej!
jest gęste, jak nie powiem co, ale gdzieś tutaj jest, no nie? Pająku, ja nie chcę z tobą walczyć. Idę dalej. Ojej, lekko skręcić. Tutaj, ale las. Uczy. Trzeba go, kurde, ładnie podejść, to zanim się orientuje, to będzie koń. O, jest. No i super. Gdzieś niedaleko. Proszę, jestem bardzo blisko. Bardzo blisko sukcesu. No. A to z tego będzie, to nie wiem. Co to na górce jest? Jest jakaś budowla. O Jezu. Proszę. Pierwsze wrażenia leśnej posiadłości. Dotarliśmy. Następny film będzie już o tej leśnej posiadłości. A w tej chwili przerywam i do zobaczenia w następnym filmie.